nie powiem, całkiem ładny poranek. Dzień dobry, z tej strony Edynburg. Leci mi para z ust, nie mam statywu, wyglądam jak śpioch i lecę na egzamin, także trzymajcie kciuki. Oh, I hate it. Just kidding. My number one fan. It's so weird, I have to switch again. Słuchajcie, jestem już po egzaminie i poszło całkiem dobrze. Trochę spanikowałam na koniec, bo miałam za krótkie wypracowanie, ale hiszpański jest za mną, a teraz lecimy na lunch. Jest przepiękny dzień, także Edynburg przywitał mnie cudowną pogodą. Postaram się coś dla was ponagrywać, ale nie ukrywam, że emocje mi schodzą, więc jakoś muszę się przełamać. Remember that we went here? Yes. 2 years ago, and I was filming Vlogmas! Right, so in history. And I think... Więc to jest nasz lunch, moi drodzy. Ja mam falafel bowla z tym, co widzicie. Jest nie tak głodno, że nie będę opisywać. I tutaj mamy wersję naleśników na wytrawno. Ale tak właśnie wygląda mój obiad, jeżeli moja mama nie gotuje. To tak wygląda moja wersja super obiadu, także wiesz. Nie wiem, na ile udało mi się dzisiaj zebrać dla was sensowny materiał, więc świąteczny Edynburg, ciąg dalszy, jutro zrobię zbitek 2 dni. Kochani, witam was z pięknego świątecznego Edynburga. Za mną są cudne ozdoby, trochę wam pokażę. Byłam właśnie w banku, bo zgubiłam PIN do karty, więc musiałam go sobie wysłać ponownie. Teraz idę do biblioteki, za chwilę idę się uczyć do kafejki. Taki plan na dziś. Dzisiaj dzień spędzam, tak jak widzicie, w oknie w kafejce, jestem u Ani w pracy i cały dzień szykuję się do egzaminów, także tylko zachodzi słońce. Moje jakieś takie suche. Enjoy! Thank you! Nie wiem, czy ktoś z was pamięta Vanessę, ale jest to moja przyjaciółka, której nie widziałam 1,5 roku. I właśnie idziemy do Checkpoint, czyli do jednego z moich ulubionych miejsc w Edynburgu na lunch. Ale najpierw oczywiście muszę się pouczyć, bo mam jutro 2 egzaminy, także w ogóle znikam, więc pokażę wam tylko żart. Ełko. Słuchajcie, nie odzywam się do was, ponieważ poszliśmy z Anią i z kolegą na Christmas Market, którego trochę widzieliście, ale chciałam się podzielić, przepraszam, radosną nowiną. Właśnie dostałam wynik z mojego konspektu pracy licencjackiej, który stanowi 1/4 mojej oceny i dostałam ocenę 70, czyli to jest ocena, która utrzymuje mnie na poziomie do jakby najwyższej, jak się mówi, jakby dyplomu na najwyższym poziomie, takiego z wyróżnieniem, także jestem przeszczęśliwa i jutrzejszy dzień jest z egzaminami, przez to jest o wiele przyjemniejsze, także... Proszę, Ania się spisała na medal, zrobiła nam piękne bowle. Chyba to weszło. Tak. Jeszcze pewnie sobie tylko to doprawimy. A właśnie.